Nie ma, ten filmik będzie mega krótki, bo rozwiązanie waszego problemu jest giga proste, także jeżeli macie taki problem, że macie gierkę po chińsku czy tam po koreańsku i nie możecie zmienić na angielski, no to tutaj macie rozwiązanie co zrobić. Wchodzimy do głównego folderu Tower of Fantasy, tam gdzie mamy zainstalowaną gierkę, potem wchodzimy w folder Hotta, następnie w folder Content, Patchpacks i tutaj ten plik mark Culture Name. Usuwamy po prostu, po czym otwieramy sobie na nowo gierkę z Launchera. czym odpalamy na nowo Launcher, żeby nam się na nowo ten plik pobrał i możemy sobie grać po angielsku. Także jak komuś się przydało, to możecie zostawić łapę w górę, suba i do następnego.